Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc luty bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady, dlatego pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść filmu dla Was. Dzisiaj rozkłady zrobię przy pomocy talii 4 pory roku, następnie wylosuję jedną kartę anielską, wsparcie w miłości i jako puenta podsumowanie jeden klucz anielski. Taka kropeczka nad i całych rozkładów. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Zachęcam, żeby dodatkowo odsłuchać sobie znak ascendentalny. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Żeby obliczyć znak ascendentalny, kliknijcie w linki pod tym filmem. Linki do talii kart, jeżeli Was interesują, i do strony, gdzie można znak ascendentalny sobie obliczyć. Dobrze, kochani, zaczynamy rozkład dla par. Tutaj będzie Wasza energia, kochane barany, po przeciwnej stronie energia Waszego partnera bądź partnerki, ale ja będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i panie, i panowie, każdy z Was wie, z kim tworzy relacje, o jakiej osobie w tym momencie myśli, kogo dotyczy ten rozkład. Dlatego, żebyście później nie mówili, że tam tylko dla pań czy dla panów, tak? Dobrze, po lewej stronie Wasza energia, po przeciwnej partnera. Energie mogą zamieniać się miejscami, bez rozkład ogólny, więc jeżeli karty po prawej stronie bardziej rezonują z Waszymi zamiarami, odczuciami, czytajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. No i to chyba tyle. Zaczynamy czytanie. Karty były tasowane, już je przekładam. I lecimy, jak to się mówi. Co baran myśli na temat swojego partnera? 8 kielichów. Co Wasz partner myśli o Was? Karta Świat. Co baran czuje do swojego partnera? Rycerz Denarów. Co Wasz partner czuje do Was? Sześć denarów. Jakie są plany, zamiary barana względem partnera? Paść denarów. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? 9 buław. Jak baran traktuje swojego partnera? 3 miecze. Jak Wasz partner traktuje Was? Koło fortuny. Ojeju, jeju, jeju. Co lub kto Was łączy? Siedem denarów. Na co Wy czekacie, kochani? Na co Wy czekacie? Co lub kto Was dzieli? No i teraz mam problem. Dwie karty wyszły. Król kielichów i as kielichów. No i co tutaj mamy na myśli? Bym powiedziała, jakaś prawdziwa miłość, prawdziwe uczucie. Przewrażliwienie też, duże emocji, zaspokojnie. Jak będzie wyglądała Wasza relacja? Ewentualnie nie ma jeszcze dojrzałości takiej wewnętrznej, żeby mówić o tych uczuciach, żeby powiedzieć, że to jest prawdziwa miłość, że chce z Tobą być, że czuje, że to jest to.
Połowa lutego, jak to będzie między Wami? As buław. Koniec lutego. Dziewięć denarów. I początek marca. Karta siły. W tle czytania mamy pazia buław. Jakiś młody strzelec. A może baran, a może lew. A może chodzi o wyczekiwanie na jakąś wiadomość, na czyjś ruch. Baran napisał, zadzwonił, przypomniał się i czeka teraz na odpowiedź, na umówione spotkanie, na wyjaśnienie. Co tutaj się, kochani, dzieje? No na pewno to nie jest jeszcze wielka miłość, na pewno. Nie wiem, czy dajecie sobie szansę po jakimś długim okresie. Czy po prostu jest to związek na odległość, bo tam mamy też tą kartę świat, przy tym koło fortuny, częste podróże, wyjazdy, odległość, związek z obcokrajowcem. Na coś czekacie? Na co wy czekacie? Może za długo czekacie z jakimiś deklaracjami? O czym baran myśli? Osiem kielichów. Patrząc na tą kartę, opłakuje czyjeś odejście, pożegnanie bądź rozłąkę, tak? Czuje taką pustkę emocjonalną. Ewentualnie czuje, że i tak z tego by nic nie było. Nie wiem, nie nadajecie na jednych falach. Może baran nie jest zaspokojony jakoś zapewnieniami o uczuciach, tak? Oczekiwał czegoś więcej niż tylko romans, niż tylko przygoda. Może było rozstanie, teraz jest powrót, bo ta ósemka kielichów to też taka karta, która nie pali mostów za sobą. Zawsze możemy wrócić. Tymczasowa jakaś rozłąka. Chwilowe rozstanie po jakichś przykrościach, jakimś złamanym sercu, żalu, chowanej urazie, pretensji. Coś się wydarzyło. I teraz nie wiem, czy baran tak potraktował tą osobę. No tutaj tak wygląda. Jak traktujecie partnera? Trzy miecze. Albo wy go ranicie, albo on was zranił i po prostu tego focha, tą obrazę okazujecie. Zobaczmy, ósemka kielichów, o co chodzi? Karta diabła. Ma na pewno poddenerwowanie całą tą sytuacją. Stres. Zdrada, kłamstwo. No, coś tutaj się wydarzyło. Niedotrzymanie słowa. No tak, wydaje mi się, że to baran jest jakoś pokrzywdzony. Ewentualnie napięta, nerwowa sytuacja związana, no mówię, z odległością, tak? Nie można się spotkać, nie można zaplanować wyjazdu. Jakiś stresik. Tutaj też jakiś koziorożec może być w to wplątany, bądź lew, ale niekoniecznie. Co na pozycji serca? Na pozycji serca mamy Rycerza Denarów, czyli to może być jakiś zodiakalny byk w sercu barana, ale to może być też karta, która mówi o tym, że baran potrzebuje czasu. Potrzebuje czasu. Pomalutku się jakby rozkręca, że on wie, czego chce. On dojrzał do pewnych decyzji, ale chce, żeby to coś, co między wami jest od dłuższego się czasu, rozwijało. Inna wersja może być taka, że baran jest rozczarowany, bo czeka na jakieś deklaracje, na wyznania uczuć, zaręczyny być może, pragnie tego bardzo, tak? Jakiś konkretów, żebyście już coś zaczęli zmieniać w tym swoim życiu. Już nie tylko para, wolna para, która, że tak powiem, jest jakby bez zobowiązań, tylko już takie ustatkowanie się troszeczkę, pomyślenie o przyszłości wspólnej, tak? Planowanie też jakiejś podróży, wyjazdu, spotkania. No i tutaj wasze działania, paść denarów, no, zaczynacie pracować nad czymś. Zastanawiać się. To jest też karta dania kolejnej szansy, takiej analizy, kalkulowania sobie.
czy mi się to opłaci, czy nie, czy chcę zainwestować jeszcze uczucie w tą relację, czy chcę ją ratować. As denarów. No i wieża, no trudna decyzja. Trudna decyzja. Trudny wybór. Ale też chęć zakończenia problemów. I właśnie po rozstaniu, bądź na jakimś złym wydarzeniu, tutaj jednak baran chciałby dać kolejną szansę. Chciałby prosić o jakąś szansę. Być może to baran jakoś źle się zachował względem partnera, tak? Jakoś nietaktownie sprawił mu przykrość swoim zachowaniem, swoim odejściem, swoim niestabilnym zachowaniem, nerwowością, tak? No barany są takie czasami nadpobudliwe, skłonne do dominacji, do takiej zaborczości też nawet bym powiedziała względem partnera. Oczywiście nie wszystkie, ale nie po to waszą kartą jest cesarz, prawda? Ale stały związek, stabilizacja wam się marzy, na pewno. Chcielibyście prosić o jeszcze jedną szansę. Myślę, że jednak partner bądź partnerka, o której tutaj mowa jest, o której myślicie, jeszcze bardzo wam na tej osobie zależy. Co myśli o was wasz partner? Karta świat. No i teraz pytanie. Czy właśnie ta różnica odległości, czy chodzi o to, żeby coś zakończyć i otworzyć się na nowe, tak? Takie niezdecydowanie tutaj też widzę ze strony partnera. A to dlatego, że być może mieliście jakąś huśtawkę nastrojów między sobą. Raz było lepiej, raz gorzej. Ktoś czuje się niedoceniony w tej relacji. Nietraktowany poważnie. Na pozycji serca szóstka denarów, że niby no, jest ta sprawiedliwość, jest ta równowaga, chęć obdarzenia uczuciem, tak? Odwzajemnienie tego uczucia, zaopiekowanie się, zatroszczenie o ciebie, partnerstwo, prawdziwe partnerstwo z wzajemnością. No i dziewięć buław, tak? Spróbowanie ratowania czegoś, znalezienie sposobu na to, żeby jednak jakoś się odnaleźć, ale wyznaczając pewne granice i taką ostrożność w postępowaniu, tak? Mimo trudnych jakichś spraw z przeszłości, ja staram się no tutaj jednak jeszcze spróbować. Nie odpuścić, nie poddać się. Jak was traktuje? No właśnie to koło fortuny. Zmienność, niestabilność. Co lub kto was łączy? Siedem denarów. Siedem denarów jest to karta oczekiwania na jakieś konkrety, na wyjaśnienie, rozwiązanie jakiejś sytuacji, na zrodzenie się jakiegoś pomysłu. Takie staranie, doglądanie, pilnowanie swoich spraw, ale raczej taka bierna postawa. Zobaczę, co on zrobi, zobaczę, co ona zrobi, jak się dostosuje do tej sytuacji, co powie, może pierwszy wyjdzie z inicjatywą. No i tak oboje sobie czekacie i tak oboje sobie nic z tym dalej nie robicie. Dziewięć mieczy, zestresowanie, strach być może przed zaangażowaniem bądź odpowiedzialnością za związek. Tutaj oczywiście na przeszkodzie, no, kto was dzieli? Może być jakaś ryba, skorpion bądź rak i prawdziwe uczucie do tej osoby. Czyli na przykład, no, kiedyś któreś z was było tak bardzo zakochane, ten związek się rozleciał i mimo tego, że już układacie sobie z nową osobą relację, wy bądź wasz partner, partnerka, no to jeszcze nie potrafi się któreś z was z tej miłości wyleczyć, tak? Może być tak, że któryś z was z tym byłym partnerem bądź partnerką utrzymujecie przyjacielskie relacje i to też jakoś być może wpływa na to, że raz, nie możecie się otworzyć na nową miłość, dwa, partnerowi też to w jakiś sposób przeszkadza i też w jakiś sposób blokuje, tak? Bo nie jest pewien. Uczuć, tak? Dobrze, zobaczmy tą trójkę mieczy, dwa kielichy.
Zawód miłosny ewidentnie. Było jakieś ojej, przepraszam. Jakieś zaufanie, jakieś porozumienie. I tutaj coś zostało. No powiedziane, bądź jakieś, no nie wiem. Jakieś wyznanie, które zabolało. Na pewno chodzi o uczucia, o bliskość, o związek. Tutaj też może być taka sytuacja, że tak jak mówię, no, baran kogoś poznał, zaangażował się, a się okazuje, że ten ktoś kogoś być może ma. I nie może się zdecydować. Też tak może być. Koło fortuny. 4 denary. No na pewno wasz partner bądź partnerka chce was zatrzymać przy sobie. Jesteście dla niego ważni. Nie chce was puścić. Nie chce rozstania. 9 była karta głupca. Zacząć od zera, wszystko od początku. Zaryzykować. Dajmy sobie szansę. Może nam się uda. Tutaj też jakieś wyrzuty sumienia. Jeżeli była zdrada, jeżeli były jakieś kłamstwa, to albo baran, albo ta osoba, o której tutaj myślicie, bardzo tego żałuje. Ma wyrzuty sumienia. Będzie cierpliwie czekać, aż przebaczycie. Aż wybaczycie, aż być może wróci jakieś uczucie. Aż ta sprawa nie będzie tak bardzo emocjonalnie przeżywana przez was. Jeżeli partner prosi o szansę, to wydaje mi się, że baran zaskoczy i jednak wybaczy jakąś zdradę, jakieś kłamstwo, jakąś tutaj no trudną sytuację, która dotyczy was obojga, którą można powiedzieć podobnie przeżywacie. Będziecie działać przez zaskoczenie. Tutaj być może partner, partnerka nie spodziewa się, że dacie jeszcze jedną szansę. Że będziecie chcieli spróbować jeszcze raz. No i powiem tak, że w połowie lutego as buław, tutaj naprawdę jest ta szansa na to, żeby odbudować zaufanie, żeby znowu spojrzeć na siebie inaczej, zaangażować się w ten związek, próbować go ratować takim całym sobą, to słońce w tle, ta energia do działania, ta radość, tak? Taka pogoda ducha i tak jak mówię, no, motywacja do tego, żeby wykazać się jak najlepiej, żeby zrobić wrażenie jedno na drugim i naprawdę docenić, uszanować, okazać to uczucie i uszanować tą szansę właśnie. Uszanować tą szansę. Tutaj widzę dalej 9 denarów, czyli taka jakby szansa na konkretne spełnienie. No tutaj widzimy zbiory owoców. Owoców, które dojrzały. Te zbiory są obfite. Jest jakaś korzyść w tym, tak? No myślę, że dojdziecie do porozumienia i oboje będziecie zadowoleni z tych ustaleń. Zadbacie tutaj o siebie nawzajem. Będziecie starali się zaimponować sobie. Zdobywać partnera. Jakieś prezenty, jakieś gesty. Natomiast możliwy też jakiś wyjazd gdzieś w ładne, piękne miejsce, gdzie sobie odpoczniecie. Jeżeli praca była tutaj kością niezgody, bądź odległość, może być tak, że gdzieś ktoś kupi mieszkanie, bliżej się przeprowadzi, będziecie mogli częściej się spotykać. Natomiast karta siły, no walka o ten związek, tak? Zmierzenie się z trudnościami, z przeciwnościami losu. Tu mamy tego byka. Tego byka, którego baran ma w sercu. Może pokonanie tutaj jakichś takich słabości, które wami dominowały, czyli takie odniesienie sukcesu nad samym sobą, żeby pokonać się wewnętrznie. I coś wymusić na sobie, coś przyspieszyć,
To jest też karta, która mówi, że walczymy o związek, walczymy o relacje. Staramy się razem stawić czoła problemu, które nas dotyczą. Tak, tutaj może być przeprowadzka bądź wyjazd w jakieś ładne miejsce, gdzie razem odpoczniecie na koniec lutego. Natomiast początek marca mamy tu już raz, to co powiedziałam, pokonanie przeszłości, jakichś spraw, historii z przeszłości, ale też walka o spełnienie marzenia, no, które długo w sobie nosiliście. Być może chodzi o zaręczyny, może chodzi o pogodzenie pewnych spraw, o naprawienie relacji, o zbliżenie się do siebie emocjonalne, o przyjęcie, ofiarowanie sobie tych uczuć, tak? Tego, czego nie ma. Tego, czego nie ma, czego brakuje. Walka o to, przepraszam, kochani, żeby... Rozumiem to tak, że nawet jeżeli coś ciężkiego między wami się wydarzyło, to baran będzie się starał naprawdę bardzo, stanie na głowie, żeby powrócić do tych emocji z przeszłości. To znaczy do tych szczęśliwych momentów, które razem było wam dane przeżyć, zanim to złe się wydarzyło, tak? Żeby tak naprawić tą relację. I żeby nie wracać już też do tych przykrych wydarzeń. Starać się o nich zapomnieć, mieć tylko w sercu i w głowie tylko te miłe wydarzenia, te radosne wspomnienia i właśnie tak naprawić relacje między wami, jakby się to nigdy nie wydarzyło. Jakoś to wynagrodzić partnerowi bądź partnerce, albo odwrotnie, tak? No bo to mówię, nie wiem, która energia będzie do was pasować. To tyle, kochani. Jaka rada dla was? Cesarz. No bądź sobą, baranie, no bądź sobą, ale bądź odważny, pewny siebie, realizuj swoje cele, może bądź bardziej łagodny, nie bądź taki bezpośredni i dominujący, ale weź za wszystko odpowiedzialność, jeżeli to z twojej winy coś się mogło rozpaść. Natomiast na co, na kogo uważać? Karta maga, na nowy początek. No i też panować nad wszystkim, ale nie za bardzo, żeby... No, mamy dwóch dominantów. To są dwie mocne bardzo energie. Żeby nie manipulować. Nie dać się też podejść. Umiejętnie to wszystko rozegrać. Macie do tego talent. Ale nie naciskać, nie wpływać. I nie kombinować już. Najlepiej szczerze porozmawiać i przyznać się do błędu. Ojej, no zobaczcie, jak mi się tutaj pogasiły te świeczki. No tak, jeszcze tradycji musiało stać się zadość. Oblałam się steryną. Ajajajajaj. Życie, jak to mówią. No dobrze, kochani, zobaczymy, co nam karty anielskie powiedzą. Na zakończenie. Pozostań czujny. No właśnie. Znaki cię ostrzegają. No to musicie po prostu teraz wyostrzyć swoje zmysły, swoją intuicję, obserwować wszystko. No wiadomo, jeżeli coś się posypało, na pewno dacie sobie szansę, pogodzicie się, tak? Wybaczycie, coś odpuścicie, ewentualnie jeżeli to się wydarzyło dawno, a jeszcze gdzieś tam męczyło to barana, to teraz będzie czas, żeby na ten temat porozmawiać. Odciąć się od tego po prostu, zostawić to za sobą. Nie męczyć się, nie budować na tym relacji, ale obserwować czujnie. Obserwować i pilnować się też, pilnować się siebie, też siebie, tak? No i tyle. Obserwować znaki, tak?
nie tylko zachowania, ale inne symptomy, które nam towarzyszą na co dzień. Współczuj innym, no właśnie, czasami niektórym to tylko można współczuć. Aj, ta steryna. O. No dobrze, kochani. To by było na tyle. Życzę Wam dużo miłości, mądrych decyzji, właściwych decyzji. Pamiętajcie, żeby myśleć też o sobie, nie poświęcać się tak bardzo drugiemu człowiekowi, zwłaszcza jeżeli Was wcześniej skrzywił w jakiś sposób. Ale warto też wybaczyć, dać szansę, jeżeli ktoś okazał skruchę, poprosił o przebaczenie, przyznał się do błędu. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, nie jesteśmy idealni. Warto wybaczyć, warto dać szansę, ale obserwować, tak? I jeżeli coś takiego drugi raz się powtórzy, no to już do Was będzie należała decyzja, co dalej. Wszystkiego dobrego, kochani. Ja Wam życzę, że będzie wszystko dobrze. Miłość powróci, relacja się naprawi, będziecie ciężko pracować, dawać z siebie jak najwięcej, to wszystko będzie dobrze. No i cóż, wystarczy, że zrobić ten pierwszy krok, tak? Napisać, zadzwonić, odezwać się, nie stać w tej siódemce denarów, w tej bierności, w tym takim czekaniu, myśleniu, stresowaniu się. Wyjdźcie z inicjatywą, ponieważ ta druga strona myśli tak samo jak Wy. Też czeka na telefon, też czeka na wiadomość, zwłaszcza jeżeli nabroiła, boi się i to jakby od Was ten gest musi wyjść. Wy musicie być tutaj odpowiedzialni, bardziej odważni, bardziej stanowczy. Musicie być autorytetem. Dobrze, kochani, wszystkiego dobrego, a teraz zapraszam samotne barany. Za chwilę będzie dla Was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne, zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc luty bieżącego 2022 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zaczynamy rozkład. Najpierw przeszłość. Dlaczego baran jest sam? Koło fortuny. Obecna sytuacja. Siedem buław. Koniec lutego. Paść denarów. Wasze nastawienie na całą tą sytuację. Dwa kielichy. Co karty radzą? Siedem kielichów. Przeszkody. Cztery kielichy. No teraz to jest dla wszystkich chyba przeszkoda. Wiatr i deszcz i po prostu szalejąca pogoda za oknem. Początek marca. Trzy miecze. W tle czytania świat. Od razu mówię, baranie, jeżeli gdzieś tam w nowej pracy, gdzieś na uczelni, na jakimś wyjeździe związanym z jakimiś warsztatami, szkoleniami, studiami i tak dalej, poznasz kogoś, rozczarujesz się, więc tutaj od razu nie rzucaj się na szyję, nie dawaj serca na dłoni, bo ktoś ci to serce może pokuć. Więc tutaj jedna taka informacja. Wydaje mi się, że tak. Jest to dla jednych baranów, które często podróżują, bądź mieszkają za granicę, bądź często wyjeżdżają za granicę, no ciągle gdzieś są w ruchu. I tak naprawdę być może nie miały takiej ustabilizowanej sytuacji też życiowej. Raz mieszkały tu, raz tam, ciągle gdzieś wyjazdy, przejazdy, bądź praca za kółkiem, gdzie ciągle też jesteście.
w świecie gdzieś jeździcie, no i po prostu nie było czasu. To nie był ten moment, żeby pomyśleć o tym, żeby się zatrzymać, ustabilizować swoje życie, pomyśleć o rodzinie, pomyśleć o przyszłości, o stałej relacji. Mogło być też tak, że po prostu mieliście te związki, ale one były niestabilne, tak? Komuś zawsze coś nie pasowało, to wam coś nie pasowało, nie mogliście się dostosować do sytuacji i odwrotnie. Może ktoś was nie doceniał, a może po prostu nie trafiliście jeszcze na właściwą osobę. No, ta właściwa wam przeznaczona, to szczęście, które gdzieś tam na was czeka. Koło fortuny, zobaczmy. No chyba, że baran był taki wybredny, że przebierał i wybierał, ale raczej nie. No tak, 7 denarów, po prostu no czekanie, aż się dorobię, aż znajdę fajną pracę, podróże, inne sprawy. Może też wyczekiwanie, aż ktoś się mną zainteresuje, czyli taka trochę bierna postawa, no nic nie robię, jak ktoś będzie zainteresowany jakąś tam rozmową, jakąś randką, jakimś wyjściem, zbliżeniem się do mnie, to wtedy jakoś zareaguje. Tak na razie jest dobrze, jak jest. Czyli nie dość, że tutaj skupianie się na sferze zawodowo-finansowej, być może jakieś wyjazdy, podróże z tym związane, to jeszcze takie wyczekiwanie na tą właściwą, przeznaczoną osobę. Aż ktoś się pojawi, kto zdobędzie wasze serce i zawróci wam w głowie, o, tym kołem fortuny. Dobrze, obecna sytuacja jest 7 buław, więc tutaj nie poddajecie się, nadal szukacie. Być może już bardziej dynamicznie, bo te denary to było takie troszeczkę bez zaangażowania. Natomiast buławy to już widać, że coś z tym robicie. Natomiast też wyznaczacie jakieś granice. No nie każdy, nie wszędzie. I też widzę tutaj jakby taką selekcję. No baran wie, kogo chce, wie, z kim chce być, więc jakieś przelotne romanse nie wchodzą w grę. Jakieś bycie z kimś na siłę absolutnie też nie. Natomiast no, jest jakby baran otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, tylko jest bardzo taki skrupulatny i no robi tą selekcję, tak? Może nieładne słowo, ale tak to wygląda. Przy tym rycerz mieczy, pewny siebie, wie czego chce i działa szybko. Czeka też na jakiś sygnał, na jakiś znak, na jakąś wiadomość. Ogania się na pewno od jakichś natrętów, osób, które albo są zazdrosne, albo no, chcą gdzieś zamknąć w klatce barana, ograniczyć go w jakiś sposób, zdominować, które są nerwowe, głośne. Tutaj przed takimi osobami baran, że tak powiem, się dystansuje. Ale szuka. Szuka i wie, kogo chce znaleźć. Może dojść jakaś wiadomość też do was teraz. Nie wiem, od jakiegoś mężczyzny po 35 roku życia, wodnik, bliźniak bądź waga, o jakimś wyjeździe bądź propozycji współpracy. Natomiast tutaj niektóre barany też być może borykają się z jakimiś sprawami prawnymi, urzędowymi. I dopóki tego nie przeskoczą, nie opanują sytuacji, no też nie będą miały głowy, to też nauka może być jakaś wiadomość z uczelni na przykład, czy z pracy, dodatkowe jakieś egzaminy, jakieś kursy, mówię, szkolenia, jakieś warsztaty, bo gdzieś tutaj być może będziecie wyjeżdżać, może jakiś staż za granicą, nie wiem. Ale niespodziewanie się to pojawiło. No i co? Koniec do tego mamy tego pazia denarów. Więc tutaj widać, że no coś baran zaczyna już konkretnie działać, już tak naprawdę konkretnie. Stara się, chce się wykazać, może w nowej pracy, może na uczelni gdzieś, może gdzieś na jakichś kursach. Możecie poznać młodszą od siebie panienkę. Pannę zodiakalną, tak? No właśnie, tutaj coś może się rozpocząć. Fajnego. Może być nawet tak, że baran się zauroczy.
No ktoś tutaj może zabiegać o względy barana, ale być może tutaj znaczy baran zastawi na kogoś swoje sidła. Nadal jesteście w tej siódemce buła, więc wydaje mi się, że może trochę będziecie ostrożni też z dystansem, broniąc swojej przestrzeni osobistej, ale no, ten paź denarów mówi o tym, że spróbuje. No i co? No jesteście nastawieni na przyjaźń, na związek, na partnerstwo, tak? Na spotkania, na wyjścia, na rozmowy. Więc tutaj bardzo ładnie. Chcecie się zakochać, chcecie z kimś być. Natomiast co karty mówią? Oderwałeś się od rzeczywistości troszeczkę, baranie. Szukasz być może partnera idealnego, który nie istnieje. Jesteś wybredny, cudujesz, wydziwiasz. Sam nie wiesz, czego chcesz. Albo chcesz się jeszcze bawić, albo chcesz zejść na ziemię i zbudować trwały związek. Więc tutaj nie fantazjuj, bo to też ta karta to jest takie cudowanie, wydziwianie. Albo ten taki, albo ten owaki, za wysoki, za niski, za gruba, za chuda, ruda, blondynka, czarna i tak dalej, i tak dalej. Więc dajcie sobie szansę, tak? Nie róbcie takiej granicy, no bo jak będziecie cały czas cudakować, to w końcu no właśnie, będzie zawód, tak? Będzie takie poczucie niesmaku, żalu jakiegoś, pretensji, albo ktoś wam dobitnie to powie, no i wtedy się źle poczujecie. No nie można tak. Natomiast karta świat mówi o tym, że albo gdzieś wyruszacie za granicę, bądź mieszkacie za granicą, ewentualnie jakiś etap waszego życia dobiega końca i lada moment coś się w waszym życiu zmieni. Zmieni się na lepsze. I nie wiem, albo sami mentalnie dojrzejecie do pewnych decyzji, no albo no, pojawi się ten amor z łukiem i ktoś gdzieś tam was tą strzałą amora ustrzeli. Ale nie na siłę, no, 10 kielichów. No, może być też taka sytuacja, że się okaże, że ten ktoś ma kogoś, że jest zajęty. Albo daleko mieszka. Dobrodzinny król buław. No, oby to nie było tak, że baran się zaangażuje, naprawdę się zakocha. Tak jakby odnalazł tą osobę, z którą chce spędzić resztę życia, ale jest coś. Trójka miecz, zranione serce, no bo jest konkurencja, albo za mało odwagi, żeby zawalczyć. Może sobie coś odpuściliście, bo co stoi na przeszkodzie? Czwórka kielichów, że wam się nie chce, że wy za szybko odpuszczacie. Jest jak jest i niech tak będzie. Za mało motywacji do działania. Wy wiecie, co wy chcecie. W głowie macie wszystko idealnie poukładane. Natomiast brakuje takiego zapału do działania. No i mówię, uważajcie tutaj na kogoś, bo możecie kogoś poznać, ale ten ktoś może mieć rodzinę. Więc tutaj, żebyście się po prostu nie rozczarowali. Natomiast może być też taka sytuacja, że jeżeli się nie weźmiecie w garść i naprawdę odważnie nie zaczniecie zabiegać o czyjeś względy, osoby, która wam się podoba, z którą wam się miło rozmawia, którą poznaliście i jest szansa na to, żeby to się wszystko fajnie zakończyło, no to nie możecie być w tej biernej postawie, bo nikt nie będzie za wami biegał. Musicie się troszeczkę postarać, zawalczyć o siebie i o swoje uczucie, o swoją miłość. Natomiast mówię, uważajcie w tym miesiącu, żeby nie wpakować się w jakąś relację, gdzie w tle może być rodzina, tak? To tak na marginesie. Ale coś, jakaś zmiana już idzie, pomalutku idzie, tylko musicie troszeczkę zmienić nastawienie. I zejść trochę na ziemię. No już nie dziwakować, nie cudować, tylko naprawdę spróbować, tak? Bo być może najpierw patrzycie, no wizualnie, no to jest normalne, a nie podoba mi się tego, ale czasami jest tak, że ktoś jest piękny, jak to mówią, jak z żurnala, jak z wybiegu mody, ale no rozmowa się nie klei, bo tak naprawdę nie macie wspólnych pasji, nie macie o czym rozmawiać, nie ma tej bliskości. No dobrze, jaka rada dla was, kochani? Dwa miecze.
No właśnie, przemyślcie to sobie wszystko. Trochę jesteście zablokowani. Wydaje mi się, że sami nie wiecie, czego chcecie. Intensywnie myślicie, to wszystko w głowie gdzieś tam buzuje, ale nie wiem, wstydzicie się odezwać. Może macie jakieś złe doświadczenia z przyszłości. Albo czujecie być może, że to jeszcze nie jest ten czas, więc nie przymuszajcie się do niczego, tak? Ale rozważcie to, zastanówcie się nad tym. Bo być może jest ktoś, kogo nie dostrzegacie bądź nie bierzecie pod uwagę, a naprawdę miło by Wam się razem żyło. Na co, na kogo uważać? Piątka kielichów. No, żeby nie stracić szansy, tak mi się wydaje. Nie stracić szansy, nie rozdrapywać też przeszłości. Jeżeli raz Wam się coś tam nie udało, coś nie wyszło, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Nie można płakać na rozlanym mlekiem. Natomiast jeżeli macie nieraz poczucie, żeby coś wykrzyczeć, coś wypłakać, no to użyjcie sobie, tak? Nie tłumcie w sobie emocji. Okej, karta anielska. To może być ten jedyny. No właśnie. Bądź jedyna. To może być ten jedyny. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. No nie zmarnujcie tej szansy. A wy wyznaczacie granice, tak się bronicie. Albo zastanawiacie się, że może jeszcze trafi Wam się ktoś lepszy, tak? No to jest właśnie ta siódemka kielichów. To jest ta siódemka kielichów, żeby nie cudować. Spróbować. Co Wam szkodzi? A może się okaże, że to jest właśnie ta druga połówka. Dobrze, zobaczmy, co nam karty powiedzą. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i do innych. No myślę, że już każdy z Was będzie wiedział, o co chodzi. Dajcie sobie szansę. Zaprzyjaźnijcie się. Nie od razu musicie wskakiwać sobie do sypialni. Nie od razu musicie stawiać na ślubnym kobiercu. Dajcie sobie szansę. Otwórzcie się, tak? Ta karta świat też mówi. Otwórzcie się na nowe znajomości. Spotykajcie się, randkujcie. Nie blokujcie na nowe relacje. Bo widać, że pragniecie tej miłości. Szukacie tej właściwej osoby. Tylko trzeba szukać właściwie. Nie odpuszczać, nie rezygnować, nie zniechęcać się. Nie szukać ideału. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Na pewno nie będzie ze wszystkimi rezonowało. Może z jednym baranem, może z kilkoma, nie wiem. Sprawdźcie dodatkowo znak ascendentalny. Może tam znajdziecie dodatkowe karty, które uzupełnią to czytanie. I cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, mądrych, trafnych decyzji. Kierujcie się sercem, intuicją. No i walczcie o to swoje uczucie. Nie blokujcie się na nowe znajomości. Natomiast uważajcie, żeby nie wpakować się w jakiś romans, gdzie w tle jest rodzina, bo możecie się zawieść. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.